dzisiejszym odcinku chciałbym sobie porozmawiać na temat przepływomierza. Niezależnie, czy nasze auto jest silnikiem benzynowym, czy silnikiem diesla, w każdym takim aucie ten przepływomierz występuje. No i co taki przepływomierz ma za zadanie? On ma za zadanie wysłanie informacji o ilości powietrza, która wpada do silnika, do sterownika silnika. Na tej podstawie sterownik silnika dobiera sobie odpowiednią dawkę paliwa, aby silnik pracował nam jak najbardziej wydajnie. Z czego nasz przepływomierz się składa? Ja Wam tu dam jakieś zdjęcie podglądowe, abyście wiedzieli mniej więcej, o czym mówię. Od góry mamy piny, na które wchodzi wtyczka. Potem przepływomierz zależy, czy jest osobno, czy jest scalony. Znajduje się między filtrem powietrza a rurą dolotową, gdzie powietrze zassane jest do silnika. I w środku w przepływomierzu jest zazwyczaj jakaś elektronika plus drucik lub ceramika, która się nagrzewa. I na tej zasadzie, jak szybko ta płytka lub drucik się studzi, przepływomierz wysyła sygnał do sterownika silnika i on już wylicza, jaką dawkę tego powietrza tam mamy. I teraz tak, jakie możemy mieć objawy, które mogą świadczyć o tym, że nasz przepływomierz uległ awarii lub uszkodzeniu? Przede wszystkim nierówna praca silnika, brak mocy, wyższe spalanie, kopcenie, pojawiający się check engine. No i teraz tak. I tutaj warto zaznaczyć, że te objawy nie muszą być koniecznie z przepływomierza, mogą występować też z kuli innych rzeczy. Tak samo jak check engine może wyskakiwać z wielu powodów, ale dajmy na to. Jeżeli podepniemy sobie komputer i błąd, który wyskoczył nam, wskazuje na uszkodzenie przepływomierza, nie lećmy od razu wymieniać przepływki, bo przykładowo może być to gdzieś nieszczelny dolot. Najzwyczajniej w świecie komputer silnika on oczekuje jakiejś dawki powietrza. Przepływomierz nie da mu idealnie tej dobrej dawki powietrza, jakiej on sobie oczekuje, bo gdzieś w dolocie mamy nieszczelność i silnik będzie nam zaciągał lewe powietrze. Komputer wyłapie, że odchyłki są zbyt duże, wyrzuci nam czeka. Tak samo nierówna praca silnika nie musi być konkretnie spowodowana też samym przepływomierzem. Na to wpływ może mieć na przykład uszkodzony układ wtryskowy. Kopcenie. Tak samo, nie musi być stricte od przepływomierza. Może być na przykład źle działający EGR. Jeżeli już podepniemy sobie komputer, czytamy błąd, polecam zawsze wejść w parametry bieżące, sprawdzić sobie na postoju oraz pod obciążeniem, ile komputer silnika chce mieć powietrza, ile dostaje tego powietrza sygnału z przepływomierza. U siebie miałem taki przypadek, że miałem cuda z przepływomierzem. Nikt nie poleca przepływomierza czyścić. Faktycznie, jeżeli mamy w środku drucik lub blaszkę, to jest wszystko tak delikatne, że nawet strumieniem z brake cleanera taki drucik możemy uszkodzić. Ja zrobiłem to z dalszej odległości, trochę wyczyściłem tą przepływkę, śmigała chyba jeszcze rok. Nic się z tym nie działo, czy śmiga dalej, nie wiem, podejrzewam, że tak. Robicie to w każdym razie na własną odpowiedzialność. I tutaj też warto zaznaczyć, co miało pewnie wpływ na to, że ta przepływka była w takim stanie, jakim była. Ja kupując auto, jak wymieniałem filtr powietrza, on był bardzo zanieczyszczony. Więc myślę, że częsta wymiana filtra powietrza na filtr dobrej jakości na pewno zapobiegnie nam takim zabrudzeniom, które potem mogą objawiać się tym, że coś mamy nie tak z przepływomierzem. Ok, czyli z grubsza mamy powiedziane,
czym jest przepływomierz, za co on odpowiada, jak mogą się objawiać awarie przepływomierza oraz jak zdiagnozować, czy to właśnie przepływomierz. Ci bardziej zaawansowani oczywiście mogą sobie jeszcze pomóc oscyloskopem. Przed chwilą o tym zapomniałem. Nieważne. My w garażowych warunkach radzimy sobie, jak sobie radzimy. Jeszcze częstą usterką przepływomierza są zwyczajnie tutaj, jak mamy kostkę, zaśniedziałe styki. I teraz już tak na sam koniec chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli już dojdziecie do tego, że za złą pracę silnika odpowiada przepływka, darujcie sobie te przepływki za pół ceny z Chin. One albo na dłuższą metę nie podziałają, albo będą działać w taki sposób, że jak wam wywalało czeka, tak wam wywalać tego czeka będzie dalej. Moim zdaniem już lepiej zaryzykować, wyjąć przepływkę z jakiegoś auta używanego. Fajnie, gdybyście jeszcze mogli sprawdzić, czy ta przepływka jest sprawna, czy tam się z tą przepływką nic nie działo. Najlepiej jak mają co niektórzy auta do rozbiórki, sprzedają je na części, a byłaby możliwość na takim aucie podłączenia jeszcze komputera i odpalenia silnika, żeby sprawdzić, czy faktycznie ta przepływka działa w taki sposób, w jaki ma działać, byłoby super. Zapłacicie na pewno dużo taniej, będziecie mieli oryginał, który wam trochę jeszcze podziała. Nie pakujcie się w żadne Chińczyki. No i co? W tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Wielu na pewno coś to dało, bo wiem, że wielu z was walczy z przepływkami. No i co? Jeśli się podobało, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!